Witam się z Wami dzisiaj nietypowo, bo witam się z mojej nowej huśtawki. Poprzednia mi się rozpadła, ta, na której kręciłam wcześniej też vlogi w zeszłych sezonach. No i mam nową. Zobaczcie, tam będzie unboxing taki szybki tej huśtawki. Chciałam Wam pokazać, jak to wyglądało, jak przyszło. Widzicie, opakowuję teraz huśtawkę. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest jej jakość. Można się spodziewać, że za 70 zł to będzie nie wiadomo co, no ale huśtawka jest, no jest taka płócienna, ma ten do wieszania mechanizm, więc myślę, że będzie w porządku. No, prosta huśtawka, taka w kolorze lnianym po prostu, taki naturalny kolor, jakieś poduszki pewnie trzeba będzie na to zarzucić. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, jest napisane, że do 120 kg, więc... Zobaczymy, co będzie. No i tak, krótki unboxing. Wygląda w miarę solidnie. Myślę, że nie będzie bardziej trwała niż tamta, bo już widzę teraz, że materiał jest co prawda gruby, ale tamta miała dodatkowo takie szczebelki na ręce tutaj, na podpórki, co było bardzo wygodne. No, tymczasem oczywiście dzisiaj nie będzie o huśtawce, tylko będzie haul lumpeksowy zapowiedziany z super ekskluzywnymi rzeczami, nawet projektanckimi. Będą przepiękne rzeczy, szczególnie dzisiaj są piękne spódnice i jeden kombinezon, więc bardzo już Was teraz zapraszam serdecznie do programu i już będziemy oglądać wszystko na stojąco za chwilę, bo to jest tylko taki intro dzisiaj. No i oczywiście, kochani, jeśli Wam się spodoba filmik, to bardzo Was proszę o polubienie i o zasubskrybowanie kanału koniecznie, bo bardzo mi zależy na zyskaniu nowej, szerszej publiczności. No, jesteśmy z powrotem w normalnej pozycji. Huśtawka na razie zostaje. Może ją tu trochę w bok zwrócę, żeby nam nie zasłaniała. Nie, nie da się tak. Niestety, musi być w ten sposób. Ale mogę na niej coś położyć. O, coś, co będę Wam dzisiaj pokazywać. Moi drodzy, no i oczywiście są rzeczy z jedwabiu, są rzeczy vintage, jakżeżby inaczej. Zacznę od tego, co mam na sobie. Moi drodzy, przefajny komplet, właściwie to nie jest komplet, ale ja z tego zrobiłam komplet. Jest to bluzka z jedwabiu i spódnica z jedwabiu, one są z podobnego materiału. Nie wiem, czy to się nazywa batyst, napiszcie koniecznie, wydaje mi się, że tak. Taki cieniutki i on jest tak jakby ten jedwab taki zmarszczony i to ma przepiękny kolor i w ogóle jest rewelacyjne, bo to jest jakby przezroczyste, takie jakby prawie nie było tego materiału, jednocześnie coś tam przysłania, więc... Idealna rzecz na upały, na przykład dla osób, które niekoniecznie by chciały odsłaniać tutaj ramiona i tak dalej, albo się tak całkiem wystawiać na słońce. No, w zasadzie tego ubrania nie ma. Spódnicę mam za dużą na siebie, dlatego mam tutaj pasek i jest tak ekstremalnie zmarszczona, ale zobaczcie, jaka ciekawa spódnica z takiego cieniuśkiego. Zobaczcie, jak to tu wygląda. Pokażę Wam od razu, bo jest jedwabna halka, to jest wszystko jedwab 100%. Halka jest też jedwabna, z taką taką falbanką, która wystaje, natomiast nie, właściwie nie wystaje. Myślałam, że wystaje. I to, w dodatku dół tej spódnicy, zrobię Wam tam zbliżenie, jest pozbierany takimi koralikami. No przepięknie to wygląda. Przepiękny kolor beżu też. Mnie zachwyciła ta spódnica. Jest bardzo oryginalna i w ogóle według mnie spódnica i bluzka razem do siebie bardzo pasują i stylistycznie. Jest to takie trochę artystyczne, trochę boho, trochę takie, no nie wiem jak to nazwać, ale ma niesamowicie fajny klimat i takie jest w super dobrym, moim zdaniem super dobrym stylu, w super fajnym stylu. Bardzo ciekawa spódnica, wiecie co, ona w ogóle nie krępuje ruchów. Patrzcie. Nie sprawia, że się źle chodzi, jest bardzo, bardzo wygodna, niesamowicie wygodna. Zobaczycie mnie, jak się tam przechadzam w tym stroju. No w każdym razie, no coś przepięknego moim zdaniem. Sam jedwab. Jestem w czystym jedwabiu, słuchajcie, jestem zachwycona. Żeby dopełnić tego obrazu perfekcji, to jeszcze mam torebkę vintage, która też na przykład do tej bluzki mogłaby być, ale może to być też torebka wieczorowa. Już Wam pokazuję, jest przepiękna, to jest skórka. I zobaczcie, jak ta torebka jest zrobiona. To jest wszystko skóra naturalna. Patrzcie. Mięciutkie to jest wszystko. I ona jest jakby taka stalowo-srebrna. Bardzo ma ciekawy kształt. Właśnie taki trochę vintage.
I to ma opalizujące wytłoczone we wzór taki wężowy, ale to jest bardzo, bardzo fajne. Strasznie mi się podoba i zobaczcie jaka fajna w środku też jest. Wsadziłam tam pod koszulkę, bo trochę tutaj był zagięty rożek i chcę sobie wyprostować tą torebkę, bo sobie zamierzam ją zostawić. Chyba, żeby ktoś bardzo, bardzo ją chciał mieć. Zobaczcie, jest bardzo ładna w środku. W ogóle jest w idealnym stanie. Idealnym stanie. To jest taka typowa vintage torebka, mogłaby być do właśnie na wesele, na jakąś imprezę, do jakiegoś stroju. No jest przepiękna. Jeszcze tu są takie złote mocowania. Ślicznie to jest zrobione. Naprawdę, wiecie co? Jestem zachwycona tą torebką. Ja sobie rzadko takie eleganckie zostawiam, bo mam kilka już takich, które mi do wszystkiego pasują, ale to mi się tak spodobało, że serio, no uważam, że jest po prostu jest przepiękna ta torebka, jest przeurocza, nie sądzicie? Dla mnie tak. Kochani, jeszcze jedna rzecz, mianowicie nowiutkie mokasyny, buty, są w rozmiarze 40, popatrzcie, nowe, dowód na to, że są nowe, zobaczcie. Wszystko jest opisane, skórka, bardzo ładny styl, takie klasyczne mokasyny, zobaczcie, Maria Jaen Lever i zobaczcie, są nowiutkie, to już nie jest, że tam raz chodzone czy przymierzone, one naprawdę są 100% nowe, no i patrzcie jakie piękne, no po prostu nie mogłam się oprzeć tym mokasynom, szkoda, że nie na mnie, bo teraz są tak modne w ogóle mokasyny, no i ta skóra jest prześliczna, no. Patrzcie, mogłyby to być też męskie mokasyny spokojne, ale to są damskie na pewno. I teraz właśnie takie klasyczne mokasyny królują. Mogą być też na grubszej podeszwie, ale jak nie lubicie takich grubych podeszw, to taki klasyczny mokasyn będzie zawsze, zawsze modny, bo to jest klasyczny but po prostu. W super, super jakości, naprawdę. Także wow, jestem zachwycona totalnie tymi butami. No i teraz będą perełki. Mam tak. Mam blusko żakiet, mam piękny kombinezon z jedwabiu, sukienkę z jedwabiu oraz trzy spódnice vintage i to takie przepiękne. Dobra, lecimy, bo się zachwycam jak nienormalna. Najpierw sukienka, którą w zasadzie Ania sobie kupiła, ale okazała się za szeroka w biuście. Wiecie, Ania ma 34 rozmiar, próbowała sobie tutaj troszkę to zwężać, ale jakoś to nie wygląda. No i stwierdziła, że jednak się jej pozbywa. Przepiękna 100% jedwab sukienka i to jest S-ka. Wiecie co, nawet M-ka, bo na mnie, zobaczcie tam jak przymierzam, na mnie ta sukienka jest luźna w biuście, więc myślę, że zupełnie nie ma problemu, żeby to była M-ka, patrzcie. Jest tak szeroka tutaj pod biustem. No i to jest taka plażówka, sukienka na lato. Tu jest przyszyty kamień, który możecie bez problemu odpróć, bez żadnej szkody dla sukienki, bo tam nic nie zostanie. Ania sobie przyszła taki kamień, bo jej się podobał, że tak trochę ożywiał górę. No i ładnie to wygląda. To jest taki sztuczny kamyczek w ładnym kolorze malinowym. Ale zobaczcie, jakie piękne kolory ma ta sukienka. Ja bym może sobie ją i przerobiła na siebie, ale wiecie co, ale jakby było odwrotnie. Fiolet na górze, a zielony na dole, to tak. Natomiast ten zielony to nie jest takie kaki, w którym mi jest dobrze. Jakby to był taki zimny, niebieskawe kaki, takie szarawe, to wtedy tak. Natomiast jakby ten kolor był na górze, to by było w ogóle super. Ale jest tak czy inaczej prześliczna ta sukienka. Tutaj zauważyłam, że ona ma... Nie, to jest tylko zagięcie. Myślałam, że ona ma tu jakąś wadę, ale teraz widzę, że to jest zagięcie, po prostu jest nieodprasowana dobrze. Wiecie co, jednak jest tu coś takiego, to nie jest dziura żadna, ale jest w jednym miejscu tak lekko jedwab, takie minimalnie takie rozciągnięte włókienka są. To no po prostu w jedwabiu tak się czasem zdarza, jak ktoś troszkę pociągnie materiał, to potrafi się ten materiał tak troszeczkę rozjeść. Ale tam nie ma dziur, tu nie ma żadnych, absolutnie żadnych takich uszkodzeń, ona jest naprawdę w bardzo fajnym stanie. Bardzo ładna sukienka, naprawdę bardzo Wam polecam, na lato po prostu ideał, patrzcie jakie to jest leciuteńkie, po prostu przepiękna sukienka, także to jest kolejna, powiedzmy, że to nie jest moja zdobycz, ale zdobycz Ani, ale pokazuję Wam, bo wzięłam ją, żeby właśnie tam sprawdzić, czy wszystko jest z nią ok. Kochani, no to teraz bluzka, która jest pięknym vintage takim skarbem. Jest naprawdę w przepięknym kolorze i ona ma krój takiego żakietu jakby, ja Wam to do czegoś przymierzę.
chyba do jakiejś takiej mini spódnicy, żeby widać było bardziej tą bluzkę niż resztę stroju. Zobaczcie, jaki cudowny kolor. To jest jedwab naturalny 100%. Ona jest jakby z takim szalowym kołnierzem. Tutaj to jest napisane rozmiar 44. Myślę, że tak realistycznie to będzie 42 raczej. Po prostu L-ka, XL-ka. I ma taki, nie da się tego tu pokazać. Pokażę wam te guziczki, bo ma oblekane guziczki. Ale ponieważ ona się tak bardzo leje w dół, to nie jestem w stanie wam tego pokazać tak, nie ubrawszy jej na siebie. W związku z tym zobaczycie mnie w tej bluzce. Będzie oczywiście dużo za duża, ale ma ona takie dwurzędowe zapięcie na jeden guzik. Bardzo ciekawie to wygląda. Można ją użyć też jako taki żakiecik na rzutkę, na przykład na taką bluzkę z ramionczkami po prostu, żeby mieć taką bluzkę drugą jakby. Bardzo, bardzo cieniutką na ramionczkach i na to. No, albo po prostu to jako bluzkę i tyle. To jest taka bluzka w stylu lat 80. Jest naprawdę przepiękny kolor i piękny jedwab. No wow, jestem naprawdę też zachwycona tą bluzką, jest prześliczna po prostu. Dobra, kolejna rzecz to kombinezon projektancki. Słuchajcie, kombinezon pieszak, zobaczcie. Jest. No, kto wie, ten wie, a kto nie wie, to sobie sprawdzi. To nie będę się tutaj rozwodzić nad tym. W każdym razie, kombinezon jest w rozmiarze L, bardziej L albo nawet XL, czekajcie. Nie, tu jest napisane 38. Ja myślę, że to jest bardziej L-ka. 38 takie skandynawskie, powiedzmy, to by było. Bo na mnie naprawdę ten kombinezon na tyle luzu, że no, w życiu to nie jest 38. Na mnie 38 nieraz jest dobre prawie, takie lekko luźne. To jest L-ka zdecydowanie. Jedwab naturalny. Bardzo fajny, nowoczesny kombinezon. Jeśli lubicie kombinezony, no to bardzo fajne zdobycz, to koniecznie piszcie, bo pewnie będzie wiele zgłoszeń, więc warto być pierwszym, jeśli wam się naprawdę spodoba. No zobaczcie, kombinezon ma taki trochę amerykański dekolt jakby, jest tutaj lekko odkryte ramiona, więc raczej do biustonosza bez ramionczek. No i normalny taki prosty krój, taki bardziej lekko zwężany w dół. Świetny i ma taki różowawy beż w zebrę, która jest teraz bardzo, bardzo modna. I tutaj ma, słuchajcie, bardzo porządne kamyczki. To są i takie Swarovski, i takie normalne dżety metalowe w kolorze srebrnym. I jest związany w pasie. Spróbuję się wam w tym pokazać. No wiecie, no nie będzie to wyglądało na mnie, bo to jest na mnie naprawdę sporo za duże. Ale będziecie widzieć, o co chodzi w kroju tego kombinezonu. Więc jestem też zachwycona, że taka zdobycz po prostu się trafiła. Świetny kombinezon projektancki. Wow. No i moi drodzy, teraz pokażę wam vintage sukienkę jeszcze, która jest naprawdę piękna po prostu. Jest w takim stylu pin-up i takie sukienki są bardzo popularne na Vinted, szczególnie za granicą. Osoby chętnie obserwują i kupują takie rzeczy. To jest, słuchajcie, sztuczna sukienka, ale tak, ma podszewkę z acetatu, ma tiul pod spodem i to jest właśnie taka typowa sukienka imprezowa w stylu lat 50. No jest cudowna po prostu, patrzcie, czarny taki sztywny tiul w kropeczki na różowym spodzie i właśnie ta halka tutaj tiulowa powoduje, że ta spódnica, taka sztywna halka jest tiulowa. Powoduje, że ta spódnica się trzyma, tak, ma piękną formę, no śliczna rzecz. To jest za duże na mnie, to jest size 11, 12, to będzie gdzieś, wiecie, coś takiego mniej więcej jak 38-40 ta sukienka. Zresztą zobaczycie, jak to na mnie wygląda. I tutaj gdzieś pod spodem widziałam, to jest sukienka vintage. Tutaj gdzieś pod spodem widziałam, że też taki, dokładnie to co w tej jedwabnej sukience, lekko ta halka ma taki naciągnięty materiał, ale tego nie widać, bo to są kropki na wierzchu. Musielibyście się bardzo, bardzo przyjrzeć, żeby tutaj zobaczyć, że w tym miejscu pod spodem jest taka mała wada. No, to wiadomo, rzeczy vintage mogą mieć takie wady, no o ile to nie przeszkadza bardzo i nie jest jakieś bardzo widoczne, to w porządku. Morgan & Co. by Linda Bernal. Taka marka. I tutaj można dać paseczek, bo mamy takie trzymadełka tutaj do paska, takie szlufeczki szydełkowe jakby.
Więc można i paseczek, i wstążkę różową, i czarną, i aksamitną, i co zechcecie po prostu. Biżuteryjny pasek można sobie dać. W każdym razie bardzo mi się spodobała ta sukienka, jest śliczna. No i teraz zostały spódnice. No i właśnie, słuchajcie, jeszcze Wam pokażę potem na końcu koszule męskie, które dla Wiktora kupiłam. Jedna jest do sklepu z lnu, taka większy rozmiar, a są też takie przepiękne koszule jakościowe właśnie dla Wiktora. Tymczasem, spódnice. No i ta spódnica niestety chyba żadna nie jest w moim rozmiarze, zresztą zobaczycie, bo no niestety, właśnie kupiłam 4 spódnice tym razem i wszystkie są duże. Znaczy ta jest największa chyba. To jest spódnica Noah Noah w rozmiarze L z jedwabnej surówki. Pokażę Wam coś tutaj. Tutaj ma takie jakby takie coś ciemnego. Wydaje mi się, że to jest... ja się tak przyglądałam temu, to jest wada tej surówki jedwabnej, że czasem materiał jedwab, jak się wsnuje do środka przy jakby tworzeniu materiału, jakaś ciemniejsza nitka czy coś, to tak wygląda, jakby właśnie było wsnute, bo ja tutaj patrzyłam, to nie jest plama. Po prostu ta surówka jedwabna ma takie różne, o, takie nierówności, widzicie? I właśnie czasem się zdarzy, że taka nierówność jest z jakimś ciemniejszym kolorem. No i tak tu jest na tym pasku. Ale tak, to spódnica jest śliczna. Ma acetatową podszewkę, taką cieniutką, bardzo fajną. To ma bardzo fajne, widzicie? Na pasku ma taki nadruk właśnie Noah Noah i z taką roślinką, więc jest takie skandynawskie typowo. Bo Noah Noah to jest skandynawska firma. No piękna, piękna spódnica. Kremowy jedwab. Tutaj jest taki miętowy z takimi roślinami z przodu. Tył jest gładziutki. Nie wiem, czy uda mi się to przymierzyć. Chyba nie, no nie ma sensu. To jest taka spódnica w linii A typowa. I zobaczcie, jakie ma piękne guziki. Oczywiście, że ma guziki z masy perłowej, bo jakby inaczej. I też dół jest taki obrabiany. To jest L-ka. Jak lubicie spódnice midi, takie za kolanko, to jest właśnie taka spódniczka. Do kolanka, za kolanko, ale jaka urocza, jaka piękna. Do kremowej bluzki, do miętowej, nawet do takiej szarej. Jedwab 100%, także udało się, bardzo fajnie. Przepiękna rzecz, naprawdę. Zakochuję się w takich detalach ubrań, no ale inne też nie są gorsze. Bo teraz Wam pokażę vintage spódnicę Louis London, która jest, ona jest z wiskozy bodajże. Wiecie co, czasem już mam dużo tych rzeczy i już Wam mówię, 100% wiskoza. Przepiękna spódnica w indyjskie wzory. Ona ma, ktoś mi tu pisał, że chciał upolować sukienkę w takie, jak któraś widzka, wzory. I zobaczcie, tu są takie postaci właśnie. Takie postaci jakieś japońskie, chińskie na tym. Bardzo ładne kolory, czy może indyjskie. Jacyś władcy, może to są misi. No, cudowne kolory. W ogóle bardzo fajny krój, taki trochę vintage. I zobaczcie, jak jest fajnie to uszyte. Tutaj są takie paski jakby na biodrach, a wzdłuż są takie zaszeweczki. I oczywiście jest plisowana na dole. No, naprawdę, jest tak ładna ta spódnica. Jejciu, naprawdę jest przepiękna po prostu. Przymierzę ją Wam. Mi się wydaje, że się uda mi ją przymierzyć, bo tamta jest na pewno za duża, to uważam, że nie ma sensu mierzyć coś, co będzie źle wyglądać. Natomiast ta już się uda. I ostatnia spódnica, ale też cudowna po prostu. To jest Next. I to jest spódnica, nie wiem, czy też nie jest vintage, ale jest to spódnica z 90% lnu. Reszta to są jakieś dodatki. 1% wełny. Czyli 96% naturalna. Odrobinkę dodatków jest akrylu, acetatu i nylonu. Czyli to jest jakieś tam dosłownie ułamek, tak? Malutki. No i patrzcie, jakie przepiękna spódnica, w jakich kolorach kraty. W ogóle uwielbiam kratki. Tego typu kratki to już w ogóle. No cudowne kolory ma. Naprawdę ma cudowne kolory. Też się Wam pokażę, bo jest naprawdę zjawiskowa ta spódnica. I ma świetny krój. Ma halkę, ma wszystko i jest bardzo przewiewna też. No to jest jednak len. No naprawdę, udały mi się te spódnice niesamowicie. I piszcie, co myślicie, w której jest mi fajnie, która się Wam najbardziej podoba. W każdym razie, no wow, w jednym holu się tyle spódnic udało, to jest szok po prostu. No i na końcu, skorzystam z huśtawki, pokażę Wam koszulę dla Wiktora.
i jedną koszulę lnianą do sklepu. Przepiękna z jedwabiem koszula, bawełna i ma dodatek jedwabiu włoska. Patrzcie, jakie ma cudowne wzory. Może mi się uda zrobić mu jakieś zdjęcia, to wam pokażę, jak to wygląda superowo. Ale patrzcie, jakie kolory. No przynajmniej zobaczymy. O! No przesuper kolory, naprawdę. I w ogóle taka cieniutka, cieniutki jest ten materiał bardzo, bardzo przyjemny, bardzo gładki. Widać, że to jest taka naprawdę, naprawdę najwyższa jakość. O! Ta-dam. Ojejku, to byłby oczopląs, jakby założyć to do takiej spódnicy jeszcze. No dobra, ale nie będziemy kombinować. Pokazuję wam po prostu, jakie koszule fajne, super kupiłam. Ta była akurat najdroższa, bo była z nowego towaru. Tu są też fajne wiskozowe. Jedna wiskozowa, a druga z lnu koszula. Ta jest akurat z ASOS, taka typowo plażowa, ale bardzo fajne wzory, takie luzackie. W ładnym kolorze. Taka fajnie wygląda, jak po prostu jak się nosi, jest bardzo wygodna. Ta wiskoza jest taka przyjemna i przewiewna. Taka po prostu zwykła plażówka, plażowa, w rodzaju hawajskim, powiedzmy. Inne wzory, ale nie ma ananasów, ale jest w rodzaju hawajskim. I ostatnia koszula jest taka granatowo-biała i ta ma takie właśnie tropikalne wzory, jakieś palmy, jakieś ananasy, nawet chyba są tu właśnie ananasy, palmy daktylowe, co tam jeszcze nie ma. I ona jest, to jest H&M Linen Blend, czyli właśnie mieszanka z lnem, już wam powiem, 54% lnu, 46% bawełny. Świetna koszula na wakacje, na przykład do granatowych spodenek, do spodni lnianych. Ekstra. Bardzo, bardzo ładna koszula moim zdaniem. Mnie się chyba najbardziej ta podoba, aczkolwiek ta kolorowa pierwsza też jest boska po prostu. Jeszcze jedna koszula. Słuchajcie, jeszcze tą koszulę chciałam wam pokazać, Dressman. I to jakby ktoś miał pana, który potrzebuje piękną koszulę na XL rozmiar, z grubego lnu. Zaraz wam powiem, czy to jest 100% len. Tutaj jest jakieś przebarwienie, ale to chyba się po prostu nie doprało. Zaraz mnie tu burza złapie. Już wam powiem. Ma zapasowe guziczki jak coś. To jest 55% len, 45% bawełna, więc świetny materiał. I to jest taki grubszy len. Będę musiała to jeszcze raz wyprać, bo tutaj coś jest takie przerzucone. Czasem tutaj jak suszę na zewnątrz, to mi się coś przywróci. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajny, grubiutki len. Koszula taka, którą można włożyć właśnie na wakacje, na wieczór, gdzieś na wyjście, na urlopie. Także bardzo fajna. Moi drodzy, no i na dzisiaj to wszystko. Bardzo żałuję, że ta spódnica jest na mnie za duża, bo mi się też tak strasznie podoba, powiem wam, że nie wiem. No i piszcie, co myślicie o tych zakupach. Torebka na pewno zostaje, raczej na pewno zostaje ze mną. No i może któraś spódnica, może się skuszę na którąś z tych spódnic. Piszcie koniecznie, co sądzicie i co sądzicie o tej bluzce. Czy pasuje do mnie, czy raczej odsprzedać ją razem z tą piękną spódnicą jako komplet, bo mi się naprawdę bardzo podoba ten zestaw. Moi drodzy, pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę wam kontynuacji niedzieli przyjemnej, końca weekendu, a w następnym filmiku zobaczymy się, zabieram was do lumpeksu, bo zobaczycie całkiem nowe lumpeksy, w których jeszcze nigdy nie byłam, których nie pokazywałam wam, więc na pewno będzie warto zobaczyć, co tam jest, jakie to są lumpeksy i co tam kupiłam. Także już was zapraszam na następny filmik, a później będą stylówki, 7 dni, 7 stylizacji, no i zobaczymy, co dalej. Kochani, pozdrawiam jeszcze raz. Cześć!